Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. Stefan Grabiński. Znak. Pas. Trójka. Spód. Pas. 10 taroków. Pagat ultimo tu le trois. Kontra. Re. Odparował spokojnie pan domu i rozpoczął grę królem czerwiennym. Papierowy władca zebrał okrężną daninę i nieprzebity po drodze wrócił lewą do właściciela. Rozmuski zadał z kolei taroki zręcznie, a z powodzeniem, prowadząc inicjatywę gry. Nie pomogły wybiegi chytrych partnerów, zastawiających sidła na muzykalnego pagata. Przebiegły C300, wymknął się z obieży i zgodnie z zapowiedzią u początku, triumfalnie zakończył turę. Rozmuski wygrał. Powoli, znużony ruchem, zapalił papierosa i zgarnąwszy parę złotówek, zaczął mieszać karty. Fortuna stała dziś wytrwale za jego krzesłem. Hazardował, podwajał i potrajał stawki. Zawsze szczęśliwie. Stos złotych i papierowych rulonów po jego lewej ręce rósł bezustannie. Kiedy indziej może by go powodzenie dziwiło? Dziś był zbyt zmęczony, by się nad tym zastanawiać. Grał tylko z automatyczną uwagą. Obliczał ze szczególną sumiennością, jakby z obowiązku. W rzeczywistości obojętny. Właściwie narzucono mu tę grę, do której zupełnie nie był nastrojony. Uległ tylko życzeniu trzech swoich towarzyszy i przyjaciół z sąsiedztwa, którzy po hucznej zabawie w domu przyszłych teściów Rozmuskiego wprosili się doń już późno wieczorem na partię taroka. Cóż było począć? Ludzie mili, szczerze mu życzliwi, a ponadto moralni sprawcy bliskiego już małżeństwa, przyjaciele swaci. Wsiedli do sani i prosto od Załęskich pojechali do dworu Rozmuskiego. Zjedli krótką kawalerską przekąskę, wypili parę kieliszków starej gdańskiej wódki i żwawo zasiedli do zielonego stolika. Rozgrzani siarczystym mrozem, sporą ilością wychylonych napoi i ciepłem dużej staropolskiej świetlicy, panowie rozobozowali się w domu przyjaciela. Swobodnie, niekrępowani obecnością kobiet. Kostrzycki, wesoły, smukły blondyn z bujną, zawadiacką czupryną zrzucił nawet frak i przewiesił go przez grzbiet krzesła. Grał, nucąc od czasu do czasu jakąś krotochwilną piosenkę. Zgorzelski, rosły, barczysty właściciel żytomierskiego klucza, rozparłszy się szeroko w skórzanym, wypłowiałym już mocno fotelu, wtórował mu grubym basem, sięgając w przerwach po butelkę węgrzyna umieszczoną u jego nóg pod stolikiem. Trzeci z rzędu, szczupły, zawiesistym, melancholijnie trochę opuszczonym wąsem, biedrawa, milczał zawzięcie, pykając z krótkiej fajansowej fajeczki. Na dworze padał śnieg. Na szybach malował krzepkie kwiaty mróz, a w kominie buzował pryskający co chwila mietlicą iskier ogień. Zacisno było w starym dworze, zacisno i ciepło.
Pan domu był tego wieczora małomówny. Po bladej jego twarzy nie przemknął ani razu uśmiech. Zbywał milczeniem dowcipy przyjaciół ze spokojnym chłodem. Odpowiadał na przekorne ich zaczepki. Był w nastroju zgoła nieprzedweselnym. Usiłowania druhów, którzy już od paru lat dokładali wszelkich starań, by go wyprowadzić ze stanu zobojętnienia, dziś także spełzły na niczym. Ponura zaduma zagnieździła się w sercu tego zamkniętego człowieka. Był jeszcze młody i piękny. Spod bujnych, kruczych włosów wyglądało oblicze męskie o liniach mocno zakreślonych, pełne energii i poczucia siły. Niegdyś należał podobno do najweselszych ludzi w okolicy. Dopiero małżeństwo, zawarte lat temu 10 z Jadwigą Grodkowską, zmieniło go najzupełniej. Spoważniał, zaczął unikać towarzystwa, wieść życie w zaciszu domowym. Różne krążyły pogłoski o pożyciu rozmuskich i gadatliwa plotka snuła o nim najdziwaczniejsze powieści. Najprawdopodobniej jednak szczęśliwym nie było. Związek tych dwojga wyjątkowych ludzi, dumnych nad miarę i nad wyraz gwałtownych, należał do rzędu tych rzadkich stosunków, które znajdują ujście albo w miłości do zatraty tchu, lub w śmierci. I tę ostatnią drogę obrała Jadwiga Rozmuska. Pewnej zimowej nocy znaleziono ją martwą, z przestrzeloną na wylot piersią, w sypialni męża. W liście ukrytym za gorsetem wyznała ta dziwna kobieta, że ginie z własnej ręki i woli, nie podając przyczyn samobójczego zamachu. Rozmuski szalał z bólu, wił się z rozpaczy i gdyby nie wyraźne życzenie zmarłej wyrażone w testamencie, by został przy życiu, byłby niewątpliwie poszedł w jej ślady. Lecz od owej tragicznej nocy chmura bólu nie zeszła z jego czoła. Rozpytywany o szczegóły śmierci i przeszłość małżeńską, milczał uporczywie i odmawiał wszelkich zwierzeń. W ogóle nigdy o wypadku i żonie nie wspominał, zawarszy sobie przeszłość na żelazne wrzeciące. Od tego czasu upłynęło lat 5. Ból ukoił się, złagodniał i przeszedł w stałe rozmyślenie. Dopiero w ostatnich miesiącach Rozmuski jakby otrząsnął się pod dobroczynnym wpływem przyjaciół i z wolna powracał do życia. Wreszcie ustąpił usilnym ich zabiegom i poprosił o rękę bogatej, a pięknej Leokadii Załęskiej, córki sąsiada, która podobno od dawna, jeszcze przed zawarciem jego pierwszego małżeństwa, darzyła go cichym, nieodwzajemnionym uczuciem. Rozpoczęto czwartą partię. Zgorzelski zmieszał karty, rozdał i po przeprowadzeniu licytacji gra potoczyła się od nowa. Wtem skrzypnęły z cicha drzwi wchodowe i do pokoju wsunął się nieśmiało Filip, stary sługa domu. Rozmuski usłyszał ostrożne kroki i zwrócił się doń profilem. Jaśnie panie, co powiesz, stary? Jakaś pani w żałobie czeka w sieni i rada by bardzo w ważnej sprawie widzieć się z jaśnie panem. Rozmuski spojrzał na zegarek. Teraz? O 3:00 po północy? Także fantazja. Pewnie jakaś wdowa po oficjaliście. Nie macie wyobrażenia, kochani, dokończył w stronę przyjaciół. Jak mnie nuży ta wieczna żebranina. Nachodzą mnie i dręczą niemal codziennie. Jaśnie panie, wtrącił poważnie Filip. Znam je wszystkie, nie od dziś i nie od wczoraj tutaj służę. To jest żadna z tych. To jest ktoś inny. Rozmuskiego uderzyło coś w głosie sługi, bo popatrzył uważnie, po czym wstając od stołu przeprosił gości. Wybaczcie, muszę na parę minut przerwać partię. Zawrócę. Filipie, przyniesiesz tymczasem panom parę butelek węgrzyna. Tego w zielonych flaszkach, wiesz. Stanie się, jaśnie panie. Rozmuski nacisnął klamkę i zniknął w sieni. Za nim milcząco wymknął się z komnaty służący. Goście zostali sami we trójkę. To jakaś romantyczna historia, zauważył wesoło Kostrzycki.
Odwiedziny po północy w grubej żałobie. Ej, kto wie, podchwycił krotochwilnie Biedrawa. Nasz Stefan nie ma jeszcze jakichś zaległości nowszej daty. Aha, właśnie ja o tym myślałem, potwierdził sentencjonalnie Zgierzelski. Że jakaś maleńka likwidacja ostatniej doby wdowiego bytowania, a w samą porę się gościła. Za jaki tydzień, dwa mogłoby być za późno. Tok dalszych uwag przerwało wejście Filipa z Węgrzynem. Stary, milcząc, postawił trzy omszałe butelki na srebrnej, masywnej tacy i odkorkowawszy, nalał do dużych szklanic. Obecność starca zmroziła jakoś wesołość. Wiało od niego jakby chłód i utajona niechęć. Kostrzycki podniósł pod światło likwor i pojąc oczy jego soczystą barwą, przerwał przykre milczenie. Na zdrowie, miłego gospodarza i jego przyszłej, pięknej żony. Na zdrowie, vivant, cresce et multiple center. Zawtórowali wszyscy trzej chórem, spełniając toast. Filip nieznacznie skrzywił się i zbierał do wyjścia. No, a ty, stary, zatrzymał go w drodze Kostrzycki, nie napijesz się z nami na zdrowie twojej przyszłej pani? Starzec spojrzał nań surowo i odpowiedział spokojnym, równym głosem. Nie, dziękuję wielmożnemu panu za wielki zaszczyt. Zresztą jedną miałem panią w życiu i tej wiernie służyłem, a dziś ona nieboszczka. Stary ja już, nie zdara. Dorzucił stłumioną goryczą. Czas mi już odejść na spoczynek. Czas. Nie umiem dwom bogom służyć. I nie czekając na odpowiedź, skwapliwie opuścił zaskoczonych mężczyzn. Kostrzycki pierwszy ochłonął ze zdziwienia. A to ciekawy stary. Słyszeliście? Istotnie, uparty dziwak, któremu trudno nagiąć się do nowych porządków. Wiecie, zauważył Biedrawa, wygląda to tak, jakby nie życzył sobie ponownego małżeństwa Stefana. Głupstwo, zawyrokował Zgorzelski. Chyba nie będziemy zastanawiać się nad sympatiami i zapatrywaniami sługi. Szkoda czasu. Lepiej opowie nam Kostrzycki jedną ze swoich kapitalnych anegdot, których spory zapas miewa zawsze pod ręką. Wezwany nie bronił się bardzo i popiwszy Węgrzyna zaczął opowiadać. Historia była nader ucieszna. Za jedną krotochwilną poszła druga, za nią trzecia i dalsze przeplatane częstym wychylaniem szklanek. Osnute kłębami tytoniowego dymu, barwione pustą piosenką. Tak mijały niepostrzeżenie chwile i staroświecki zegar, rozpięty na kolumienkach, wskazywał już czwartą nad ranem. Podochoceni goście jakoś nie zauważyli przydługawej nieobecności gospodarza i zabawiali się sami w najlepsze. Dopiero wejście Filipa otrzeźwiło trochę zmącone głowy. Biedrawa rzucił okiem na sługę, potem na zegar i nagle spoważniał. Filipie, gdzie pan? Czemu do nas nie wraca? Czyżby zapomniał, żeśmy u niego w gościnie? Dwaj inni, również pytająco, zwrócili się do starego. Na twarzy sługi widniało trwożne zakłopotanie. Pana nie ma we dworze. Jak to? Wyjechał? Może zamknął się na rozmowę w którymś z dalszych pokoi? Nie, proszę panów. Jaśnie pan jeszcze nie wrócił. Więc wychodził z domu? Kiedy? Dokąd? Starzec tajemniczo, zniżając głos, mówił. Było tak. Wyszedłem tuż za panem w sień, gdzie miała oczekiwać go owa pani w żałobie. Rozglądaliśmy się w koło, ale w sieni nie było nikogo. Jaśnie pan myślał, że mi się przywidziało lub że kpię z niego. Już chciał mnie surowo zgromić, gdy wtem spojrzał ku wyjściu, jakby coś spostrzegł. Ja nic nie widziałem. Pan otworzył drzwi i wyszedł na podwórze. Ja za nim. Lecz ręką wstrzymał mię i kazał nie ruszać się z miejsca. Potem przeszedł podwórzec, ciągle patrząc prosto przed siebie, jak ślepiec z wyciągniętymi naprzód ramionami, którego ktoś prowadzi. Tak przeszedł podwórze, klepisko i przez bramę wjazdową.
wyszedł na drogę przed dworem. Stangret, który drzemał w wozowni, widział go także, jak brnął przez śnieg i otwierał wieżeje. Lecz oprócz pana nie dojrzał w koło ani żywej duszy. I tak wydostał się na czyste pole w mróz. Zawały śnieżne po kolana. Bez płaszcza poszedł, bez czapki, tak jak wstał stąd od stołu. Widziałem go z dworu, jak na dłoni. Wyraźnie czernił się na śniegu. Noc księżycowa. Czemu żeś nie zarzucił nań przynajmniej okrycia? Przerwał zmienionym głosem Kostrzyski. Tam na polu będzie ze 20 stopni mrozu. Stary bezradnie opuścił głowę. Nie śmiałem iść za nim. Zabronił wyraźnie. W oczach miał przy tym takie błyski, że coś mnie od niego odpychało. I cóż dalej? Dokąd zaszedł? Nie wiem. Widziałem go jeszcze czas jakiś na gościńcu. Potem skręcił w lewo. W lewo? Podchwycił Biedrawa. Ależ trakt główny skręca w przeciwną stronę. Na lewo biegnie droga na cmentarz. Dopowiedział półgłosem sługa. Tam zniknął z oczu. Nie ma ani chwili do stracenia, zawołał nagle Zgorzelski, opanowując przemocą dziwne uczucie lęku, jakim przejęły obecnych słowa Filipa. Trzeba zwołać parobków i zaprząc dwoje sanie. Może go jeszcze ocalimy, o ile dotąd nie zamarzł. Parobków już wysłałem, odparł Filip. A sanie wielmożnych panów też gotowe do odjazdu. Złą noc podobno wybrali panowie na zabawę. Bardzo złą noc. Mężczyźni już na wychodnym równocześnie zwrócili się pytająco ku starcowi. Dzisiejszej nocy, objaśnił, przypada rocznica śmierci nieboszczki pani. Gdy domawiał tych słów, drzwi od sieni otworzyły się i do pokoju wszedł Rozmuski. Okrzyk przerażenia powitał go u progu. Mimo woli, jak przed widmem, cofnęli się wszyscy w głąb sali. Był blady jak płótno i zesztywniały jakby od mrozu. Gęste okiście szronu srebrzyły się na wąsach. Wąska biała taśma lodu obrzeżyła klapy fraka. Patrzył w nich błyszczącymi obłąkaniem i grozą oczyma. Tak upłynęło parę ciężkich jak wieczność sekund. Wreszcie rzekł bezdźwięcznym, jakimś obcym głosem. Zostawcie mnie samego. Drewnianym krokiem podszedł do fotela pod oknem i runął weń złamanym, bezwładnym ruchem. Znużona głowa opadła ciężko na poręcz. Wtedy spostrzegli, że Rozmuski był siwy jak gołąb. Milcząc, trzej mężczyźni opuścili pokój i pospiesznie, wdziawszy futra, odjechali. Jakiś czas dochodziły z oddali srebrzyste potrząsy dzwonków i rżenie wypoczętych koni. Potem zaległa cisza. 3 tygodnie potem rozeszła się po okolicy wiadomość, że Stefan Rozmuski zerwał z narzeczoną. Czytał Jacek Brzezowski.